I dzień dobry w sobotę. Z 10 po 6. No już może 11 po. A ja lecę na autobusik. No i zaczynamy ten dzień, nie? Jakieś tam plany są, to zobaczymy, ale znając życie, po pracy mi się odechce. No. O, aż mi okołzawi. Powiem wam, że jest fajnie nawet. Przyjemnie. Trochę powiewa, jak tu idę, no bo tu hula wiatrzy po polach. Ale jest całkiem fajnie. Jest lekka mgła, wczoraj była taka, że nic nie było widać. Z drugiej strony ulicy nie było widać. Ale było też dużo ciemniej. No i po prostu nie było nic widać. Bo wam chciałam nagrać. Dzisiaj jest o wiele lepiej. Mam nadzieję, że troszkę słoneczka wyjdzie. No, bo pranie mam w zamyśle. Widzimy się później. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego? Czego? No, już po pracy mężu przyjechał. No i jest pomysła, żeby zrobić flaki. No i podjechaliśmy tu o podbiedrę, widać? Nie wiem. Nie wiem, czy flaki były, ale w każdym bądź razie była awaria terminala. No. Jedziemy na fabryczną. Akurat pani wieszała na drzwiach kartkę, mówię, co nie wolno, nie można kartą, nie można. Ja mówię, idziemy z powrotem. Jak nie ma flaków, jeździmy, szukamy, to... Całe miasto można. Teraz awaria, no. Nie, pojedziemy na następne, jak nie będzie flaków, to po prostu coś innego weźmiemy już. Ja jadę na fabryczną, potem będziemy kupować. Już nie będę jeździć, jak chcę do domu jechać, ja chcę pranie zrobić, bo ładna pogoda jest. Ja chcę autów posprzątać. No. Będziemy... Jedno posprzątałem wczoraj, teraz to trzeba zrobić. No, tak. Zawsze jakiś pod górę z tymi flakami mamy, nie? Jak nie ma flaków, to nie ma przyprawy, no ale to pół biedy, jak przyprawy nie ma. To z przyprawami sobie człowiek poradzi, bo jakieś tam zawsze wsypie, ale jak nie ma flaków, no to się nie zrobi flaków, nie? Także jedziemy dalej szukać. Adzia! I dotarliśmy do domu. Tak. Aż mi gacie z wrażenia spadły. No, pojechaliśmy do drugiej biedry. Tam nie było informacji, że terminale nie działają, więc poszliśmy. Zobaczyliśmy przede wszystkim, czy jest to, co nam potrzeba. I o dziwo, wszystko było. No ale przy kasie jednak się okazało, że znowu coś jest problem z kartami. Bo akurat w tym momencie to się zaczęło znowu coś tam pierdzielić. Dobrze, że był bankomat na zewnątrz. Więc pani poczekała, no bo nie miała wyjścia, nie? Mężu poszedł, szybko wypłacił. O. Ja wstawiam kawkę. Wyrzucone. Ale coś się pogoda chrzani. Dobrze jest. Kurde, że mną. Jest ci zimno? Nie. Śnieg pada? Nie. No, śnieg pada, nie. Mróz jest? Nie. Nie chodzi o śnieg. Jest coraz lepiej, o co chodzi? Ale godzinę temu było jakby cieplej. A ja bym chciała postawić pranie. I tak postawię, ale w sensie, że chciałam wywiesić na dwór. No, a tam się coś ciapie. Robię kawkę. Już wam pokazuję, co my tu mamy. No, już wam pokazuję. Ogólnie wydaliśmy
215 zł. Tak, było parę promocji. No ogólnie to pojechaliśmy tylko po... jak to się nazywa? Po flaki. No. Ale wiadomo, wpadło parę innych rzeczy. Teraz nam gdzie czajnik szumiał. Mamy tak, mężu sobie wziął piwko na sobotę. Ja nie mogę, bo ja do pracy jutro. Ty zazdrosna. A ja zazdrosna. Widzieliście dziada? Normalny dziad. Wstrętny. Mamy dwie zgrzewki. Woda żywiec. Woda żywiec, mocny gaz. Mocny gaz, raz. Bo było, że jak się weźmie dwie zgrzewki, to była po złoty 89, a normalnie 2,89, więc złotówkę taniej. Tak. Się opłacało. Ja sobie wzięłam orężatkę na szybko do picia, bo strasznie mi się pić chciało, bez cukru oczywiście. Ale mam też coś z cukrem. No. Dawaj, to siatkę. Siatka numer jeden. Leci. Tu mamy trzy świnki. Co ono taka krzywa? Trzy śliweczki mam takie. Chciałam je po drodze zjeść, no ale wrzuciłam je do torby i już później nie umiałam znaleźć. Zaraz se zjem. Mamy wędlinkę. Kilo wędliny. Nie, no ale to pomysł, mi się wydaje dobry pomysł. Jedną paczkę zamrozić. Taka polędwica wieprzowa. Zamrożę, no bo po co nam kilo? Do kiedy ona jest w ogóle? Do 6. To parę dni jeszcze. No to ja ogólnie podzielę to, otworzę i podzielę na 4 na przykład części, nie? I już. Bo to też było w promocji. Oczywiście jak się wzięło dwie. Polędwica mega pak. Nie objęło za tą polędwicę. Coś my źle wzięli. Nie właśnie. Albo tu gdzieś jest gdzie indziej, ja nie widzę. No już nieważne, no. Bo ja tak na szybko zobaczyłam. W aucie czy odjęła, zapomniałam właśnie o tej wędlinie. No, kawka zalana. Ja ją po prostu całą otworzę i wiecie, podzielę na 4 paczki, jedną czwartą zostawię i później sobie będziemy wyciągać i już. Bo ostatnio coś tam, nie wiem, tej wędliny brakuje, jemy wędlinę. Taka no, normalna. Zaraz powiedzą, że to jakieś. No wędlina jak wędlina, no co tu będziemy dyskutować. Mamy dwa chlebki. Jeden razowy i jeden graham. To jest graham. A to razowy. Dwa. Najpierw człowiek wyciągnie, później wsadzić nie może, nie? No, to mamy dwa chlebki. Takie małe. No i mamy flaki. 3 paczki flaków.
Bo ja flaki gotuję, to od razu taki wielki gar. O, trzy paczki. Mamy oczywiście ćwiartki. Znaczy oczywiście, no. Ćwiartki były też tam w jakiejś promocji. Już wam mówię. Spadaj! Weź go. Bo się ryje. Ryje się. No idź w tą albo w tą, bo to nie ma, nie ma czasu. No, bierz tą kitę. Spadaj. Autostrada. To siatkę trzymam, on chyba usłyszał, że ja ten, szeleszczę. I mnie pogubiłeś, Ryszard. O, ćwiartka z kurczaka. Tak, była jakaś promocja na ćwiartkę. Ogólnie za tą paczkę wyszło 10,75. O. Kilo 800. To do flaków. Nawet była przyprawa do flaków. Mamy razy 3. Bo ja tak podejrzewam, że mam jedną w domu, ale nie byłam pewna. I mam jedną albo zaczętą już z ostatniego razu. I dwie papryczki chili świeże. Bo te papryczki też były, jak się wzięło dwie, tak, to były po 50 groszy za sztukę, na sztukę były. Więc, ale tu nie ma za nie złotówkę, tylko 99 groszy. Nie wiem, za dwie to wzięłam. No, ta wędlina tu nie jest policzona. Polędwica mega pak, pół kilo. Kurde, jedną trzeba było wziąć, a kto wiedział. A to taka sopocka jest. No, to taka zwykła. Bo mnie zmyliła ta nazwa, bo patrzyłam właśnie na nią, że mówię sopocka taka, nie? A no nieważne, no, już teraz. Te flaki też jakieś tym razem, jakieś takie ciemne. Daty jeszcze mają, nie są nadmuchane do 11. A, bo to są wołowe, nie cielęce. Ja ostatnio brałam cielęce, no ale nie było w ogóle. Dobrze, że takie były, bo były 4 paczki, ja czy wziąłam. Więc dobrze, że tak. No, a tu mamy, mężu wypatrzył promocję. Ledwo wszedł, mówi, idę po chrupacze. I były 2 plus 1. Bo bez chrupaczy się nie da żyć. Nie może żyć bez chrupaczy. Kurde, mi ta kawa tu pachnie. Muszę sobie łyczka zrobić. No i były ogólnie te chipsy 2 plus 1. No ale tu z każdej, jak popatrzyłam na paragon, z każdej paczki odjęło po złoty 65. No, jakby mniej. No to... Wziął 3 różne. Papryka, fromaż i cebulkę. Teraz muszę się do mleka dostać. O, a mleko nie wzięliśmy, a jest tu ostatnie mleko. A jeszcze najprostarczy pojutrze. No. Widzicie. Nie pomyślałam nawet o mleku. Masz, już zamleczyłam, to se pocukrzyj. Bo ja se łyczka robię od razu. Na zdrówko. Dobry był pomysł z kawką. Wzięłam takie... O, wysypało mi się. Cholewcia. Cholera. Kuziwa, ja pierdzielę, nie wytrzymię, to są człowiecze rzeczy, Rysiu. Patrzyłam na suche dla ciebie, ale tam nic nie było. Idź, pani ci kupi.
Wzięłam takie już były, wiecie, wielkanocne rzeczy. Takich garstkę jajeczek wzięłam z nadzieniem, było napisane, ale nie wiem jakim. Bo one też były pakowane w paczce, ale te w, już, wiecie, w takim plastiku okrągłym. Ale one tam dużo drożej wychodziły, te same. To wziąłam na wagę. A jutro jaka pogoda? A nie wiem. No, teraz ja jutro auto ogarnę. Jutro mamy słonecznie całkiem. Aha. No. Idź stąd! Nie. To będzie najlepszy pomysł. Nic dla ciebie nie, Marysiu. Dobra, idę po kawku. Praliny jajeczka. One były po no. 34,90. Usłyszałaś mi, czy nie? No mówię, że dam mleko, ale nie dam cukru. Dobra, dobra, to daj mi tu. No. Dobra, czy mam pójść? No. No to za to wyszło 7 zł. Serio? To się w ogóle nie opłacało. 7,26 dokładnie. I tu jeszcze mam takie, zaraz wam pokażę. Praliny jajeczka, a te drugie były... Figurka wielkanocna luz, też po 34,90, to wyszło dwa dychę, to co wzięłam. Są takie chyba czekoladki, są różne. Pineapple and milk, takie. Wzięłam po 3 z każdego smaku. Cream i coconut. Cream i sherry, takie i coś tu jeszcze było, a i creme brulee, takie, jest to, no takie czekoladki to są, jakby szmak był, zawsze na wieczór to mi się tak chce coś słodkiego, ja wam mówię. Że szału można dostać. No i tak, wziąłam majonez, to już przy kasie, ja lubię ten biedronkowy majonez, mówcie co chcecie. I za taki wielki słój, 830 ml, 9,99. No to się opyla, nie? A nam się właśnie kończy, albo już się skończył. O, bo tu prawie nic. Więc wzięłam. No i mamy oczywiście por, pietruchę, selerek i 3 marcheweczki do flaków, nie? Żeby ten. Od razu wzięłam 2 razy ten bulion biedronkowy warzywny, bo był. To wzięłam, nie wiem czy zużyję, znaczy kiedyś zużyję, no ale, bo był, bo zobaczę czy on dalej jest po 4,99 on był. To jak to się nazywa się? Jak to się nazywa się? Bulion warzywny jest 4,94. O, widzicie. To jeszcze taniej. No i wzięłam jeszcze takie. Taki wielopak Dare 5. Też tam jakoś było. Niech leży w domu, bo się naprawdę coś chce czasem. A po ile było to Dare? Po 7 zł chyba. Też. Wafelki Dare. Jest, multipak. A, 8,56 te wafelki. A ja chyba nawet ich nie jadłam, ci powiem, wiesz? Nie wiem. Adelaidka je bardzo lubi. Wiem, no to muszą być dobre. No. To wzięłam po prostu, żeby było, nie? Bo ja wam mówię, że ostatnio mam jakieś, nie wiem, leżę wieczorem i... Cukier mi chyba spada. Bo normalnie aż nie wiem.
No i to wszystko, widzicie. Flaków wam nie będę nagrywać, bo tam już gdzieś są flaki, to sobie poszukajcie, jak jesteście ciekawi, jak ja robię flaki, jak nie widzieliście. Zawsze robię tak samo, prawda, mężu? E? Jesteś? Mówię, że zawsze robię tak samo flaki. O, zawsze nieobecny. W tym największym garze robię. Jemy dzień, dwa, trzy. Jak nie zjemy, to robię do słoików i jest później porcja, żeby sobie zjeść, wiecie, tam za tydzień, czy za ileś, jak będzie ochota, albo jak nie będzie czasu gotować. Więc od razu robię właśnie tyle. No. I teraz tak, nastawiam flaki, nastawiam pranie. No i nie wiem. Ta pogoda mi się coś nie podoba. Wczoraj też miało nie padać, a padało. No i to tak. Widzicie. Z głodu nie umrzemy. No, wędliny mamy kilo. Kilo wędliny. Który jest w ogóle dzisiaj drugi? No nie wiem. Dzisiaj jest to ciemna chuba. Tak? No. Zaraz ją rozpakuję, rozteguję. Później tylko wyciągnie, nie trzeba będzie myśleć, że trzeba kupić, nie? Już o tym jednym. No i to wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Trzymajcie się cieplutko. Pa!